Ostatnim razem w specjalizacji Subtlety podążaliśmy za pewnym magiem, który ukradł pewien artefakt. Dziś wyruszymy na ostatnią misję. Oczywiście zachęcam Was gorąco do tego, aby ocenić ten materiał i żeby po prostu pamiętać o tym. Zapraszam. Spec Assassination ma misję, która wysyła nas do wyspy, albo na wyspę Yandvik, którą mieliśmy już kampanię związane właśnie z tym miejscem. Akurat tutaj zostały odkryte pewne scrolle, jakieś tam, wiecie, jakieś papierki z starożytną przepowiednią, która mówi właśnie o pewnym liderze, który może pomóc nam w walce z Legionem, więc musimy się dowiedzieć tak naprawdę, o co tutaj chodzi. No dobrze, ten koleś nie zna się na przepowiedniach, natomiast pokierował nas w głąb wioski, by porozmawiać z jedną kapłanką, która gdzieś powinna znajdować się w środku miasta. Ta ludność Yandvik nie powinna być dla nas jakimś przeciwnikiem. Zresztą, żeśmy im pomogli, to całkiem sporo. Ciekaw jestem, co Assassination, czyli mistrz asasynacji, ma tutaj do zrobienia. A jest, proszę bardzo, dzień dobry. Więc ta przepowiednia mówi o kimś, kto może rzeczywiście nam pomóc w walce z Legionem. Jest to wielki władca Yandvik. Natomiast okazuje się, że w przepowiedni akurat osoba, która jest przepowiedziana, jest to akurat jeden z... to jest osoba, że tak to powiem, następująca po Skowaldzie, tak? Więc raczej nie chcielibyśmy mieć takiej osoby. Chociaż musimy się dowiedzieć nieco więcej tak naprawdę o tym. I musimy udać się do Yngvild, która obserwuje miejsce, znaczy całą tą wysepkę, znaczy całą tą wioskę bardziej. Po prostu patrzy, kto przychodzi, kto odchodzi, więc ona może mieć więcej informacji, czy coś działo się ostatnio w wiosce. I musimy odszukać tą osobę. O, treasure chest. Czyli rzeczywiście ktoś tutaj przechodził. Shield Maiden came through just recently and settled down. She stayed long enough to purchase supplies. No, contact. Czyli była tu taka jakaś Shield Maidenka. To może być córka Skowalda. No dobrze, więc będziemy musieli ją odnaleźć. Parę dni temu była tutaj gdzieś, natomiast unikała ona kontaktu bezpośredniego. Ale gdzieś tutaj była nieopodal tak długo, by musieć zakupić jakieś podstawowe rzeczy, jakieś, wiecie, prowiant czy coś takiego, więc może jeszcze być gdzieś tutaj w okolicy. Dobra, udajmy się teraz na wyspę. Tutaj dalej, zobaczcie, prowadzone są bitwy z niedobitkami tych tutaj nagów. Zaraz ją znajdziemy. To ma być córka, Walkiria w sumie. Jest, proszę bardzo, Sigrin. Czekaj, ty wiesz, kto był moim ojcem? Uważaj, co mówisz w tych stronach. Są tutaj osoby, które by mnie ścigały, gdyby wiedziały, do jakiej rodziny należę. Nie wiem, kim jesteś i też nie wierzę, że jestem częścią jakiejś przepowiedni. Natomiast jeżeli musimy odkręcić zniszczenia, które mój ojciec wywołał, no to jestem zobligowana do tego, żeby ci pomóc. Spotkamy się w Valdisdal, Łotrze. Tam udamy się do Skoldashil, żeby poprosić o audiencję u Eir. Możliwe, że ona uchyli nam rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o tą właśnie przepowiednię. Dobrze, musimy udać się w takim razie do Vindisdal. No dobra, docieramy na miejsce. Tutaj powinna... O, jest, patrzcie, jest Sigrin. Jesteś tu, Havi. Hail, outsider. I will be hunted no longer. No dobrze, ja na moim Sky Golemie. Being the daughter of Skovald has won me many enemies. My last moments here were spent escaping the clutches of assassins sent to murder my family. Be forewarned, they may still be on the hunt. No nie jest być łatwo córkom God King Skovalda. A, czyli zobaczcie, są jacyś tutaj asasyni wysłani, żeby po prostu pozbawić życia Sigrin. No, dużo osób może nie być rzeczywiście zadowolonych z tego, kim jest córka. Znaczy, niezadowolonych z tego, że Skovald w ogóle ma jakąkolwiek rodzinę i trzeba ich wszystkich wymordować na nie.
It would seem that escaping my past was too much to hope for. I will never forget the night they came. My mother fell before my eyes, and they had descended on my brother before I managed to escape. After that night, I was alone. The last of my bloodline. Czyli ona jest ostatnią z linii Skowalda, rodziny Skowalda. Znowu nas tutaj atakują gdzieś. Okej, co za cwaniaki. Pozbądźmy się ich szybko. Boom! I would hunt down every one of them and their masters as well if I knew who sent them. It's no use though. They never fail to elude my grasp. I must concentrate on the task at hand. I take solace knowing they will be judged by the gods when their time comes. Skulda Shield. As a girl, my mother told me stories of this place and its mighty shield maidens. It is as grand as she described it. Tutaj właśnie w cudzysłowie tworzy się walkirie, wielkie wojowniczki, tarczowniczki i tak dalej. The armor these women wear reminds me of my mother's. Okej. Poszukujemy audiencji u Eir. No dobra, chyba udzielą nam tutaj tej audiencji. No, to może być ważna sprawa. Okej, już mamy Hordziaka w sumie. So the blood of Skovold has returned to the Valkyra. Do you know what this means, child? This outsider says I am to unite the Tidespawn. The outsider speaks true. Long ago, I foresaw the Valkyra uniting the Tidescorn against a terrible foe. At its head would stand a descendant of God King, Shield Maiden. As a child of Skovold, you hold a claim to his throne. Any who dispute your right to rule must be made to bend the knee. Fail, and the Tidescorn will splinter, leaving nothing to stop the Legion from overtaking Stormheim. I know this is a great burden on you, child, but you may be our only hope. Very well. If I truly am so important to the Tidescorn, then I cannot turn my back on this task. I will be your instrument. Tell me what I must do. No dobra, okej. A więc teraz powinniśmy chyba tutaj porozmawiać. Halo? No dobrze, więc córka Skowalda rzeczywiście podjęła się tego zadania, by stać się wielkim wodzem, tanem, jarlem, by poprowadzić wszystkich Tidescorn, czyli wszystkich Wrajkuli, przeciwko płonącemu Legionowi. Tak przepowiedziała Eir i rzeczywiście ona tutaj wyjaśniła to wszystko. Natomiast teraz musimy udać się i pokonać dwóch rywali i pomóc ją jakby posadzić na tronie. Wydaje mi się, że będziemy musieli wejść, chociaż nie, chyba nie musimy wejść tutaj do tego, wydawało mi się tylko. Jest i Sigrin. I am Sigrin, blood of Skovald. In the name of the Valkyra, I challenge you for the rule of the Tidescorn. So, the God King's whelp comes to finish what he started. Skovald's time is done, girl, as yours soon shall be. Ancestors, to my side! So, you will not face me in single combat? The hallowed bones of our ancestors would balk at such dishonor. No dobra, on nie walczy czysto, to my też nie będziemy walczyć czysto. These bones answer to me, not your misguided honor. If you will not honor me, then I will break you. Champion, help me put down this curse. Dobra. Skoro on nie walczy czysto, no to my też nie będziemy raczej podążać za zasadami walki honorowej. Poddał się. Ciekawe. No dobra, czyli rozmawiacze kości, rozmawiający z kośćmi, klan, ten nie będzie tak naprawdę starał się
o objęcie tronu. No dobrze, więc tutaj nam się udało. Teraz musimy się udać do Hridshall. Ojej, no dobra. No dobra, czy raczej poddawać się nie chcę, zresztą tak jak... Jak zresztą mi się wydawało, no nie? Ale gościa chyba szybko załatwimy. The Drekajar will back your claim to the throne, but there is another that should cause greater concern. Jest jeszcze ktoś? Oh, wow. Okej, okay, czyli tutaj ten przywódca Drekajr, tak się nazywa ten klan, powiedzieli o jeszcze jednej osobie, która może zagrażać właśnie Sigrin z przepowiednią. Jest to jej brat. Ona ma brata, czyli syn Skovalda, który też może naprzykrzać się, jeżeli chodzi o to. Trzeba będzie jeszcze zabić brata. Dobrze, jesteśmy w wiosteczce, gdzie powinien znajdować się tak zwany Torvald. No, bardzo podobnie w sumie się nazywają, dobra. It's been a long time since you left me for dead. Torvald, it is you. I didn't want to leave you, but I wasn't strong enough. How did you survive the assassins? How? I embraced the gift that father left us. The one you and mother so vehemently denied. Aha. Oh no, Torvald. You've succumbed to the fell. But how? It seems you don't remember our father feeding us the fell. The sickness he caused in you must have clouded your mind. Something in our blood made us resist its influence, but it remains within. All you need to do is give in. Czyli ona też w sobie ma magię fell. No, I will never be a tool for the Legion. Poor sister. If you will not join me, then you are my enemy. Let me show you how. Czyli ojciec wystawił ich na działanie fell. Natomiast kwestia jest taka, że to fell w nich siedzi. Only through the fell could you hope to defeat me. It's not possible. I am sorry, brother. I cannot allow the Legion to corrupt the Vrykul. Ona go zabije? You think your master so superior to mine? Perhaps you should ask them who sent the assassins for us that night. Maybe then you will see. Właśnie, kto wysyłał tych zabójców? No, brother. He's gone. I stand unbroken. Fight with honor, outsider. No dobra, pomogliśmy tak naprawdę ile mogliśmy. Zabiliśmy jej brata, wszystkich tych, którzy mogli zagrażać. Powstrzymaliśmy. I teraz przepowiednia chyba może się spełnić, tak mi się przynajmniej wydaje. Great Aeir. As you bid me, I have defeated the rival claimants to the throne of the Tidescorn. However, if I am to serve you as queen, I have something to ask in return. Very well. Ask it, child. Tell me, who ordered the death of my mother? Oh, child, no good can come of such truths. Do you truly wish to know? I do. Jestem ciekaw. So be it. It was Odin himself who ordered the deaths of Skovald's family. Czyli to Odin wysłał asasynów, żeby zabić całą rodzinę Skovaldów. King's heirs would offer the Tidescorn into the hands of the Legion. No, ona nie będzie zadowolona. That the lineage of Skovald be ended in blood. My brother was right. The Titan Watchers have no more honor than the Legion. Sigrun, no! You must not let the darkness take hold. I will show Odin what true fear looks. Even if I have to take holy shit! The valor around him. Mother, I come to avenge you.
No dobra, kończymy to zadanie. Idziemy oddać ją do Khadgara. No i teraz nasza assassination broń będzie oczywiście ulepszona. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, oczywiście łapka w dół. Zobaczymy się na kolejnym filmie. Pa, pa, do zobaczenia. Cześć.